Czy można lepiej zacząć niedzielę? Moim skromnym zdaniem nie można. To kolejny, trzeci dzień żarli 2023, który rozpoczynamy z wody i rozpoczynamy znowu z Celiną Wołosz, rzeczniczką żeglugi szczecińskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Mówiłam, że ja będę, że ty będziesz, więc wszystko się sprawdza. Wszystko się sprawdza, nic się nie zmienia, chociaż zmieniają się atrakcje, bo codziennie mamy zupełnie nową porcję ciekawych wydarzeń dla mieszkańców Szczecina. No i widok też mamy imponujący za naszymi plecami. Tak, jesteśmy w trakcie właśnie takiego krótkiego rejsiku, a na takie dłuższe rejsy oczywiście wybierają się nasi mieszkańcy, którzy zakupili bilety i o 11:30 wypłyną na pierwszych jednostkach. Przez 2 godziny będą po tej Odrze pływać i zwiedzać i patrzeć, jak ten Szczecin od strony wody wygląda. A my możemy przejść po prostu, kto nie kupił tego biletu, może przejść na brzeżem i zobaczyć te piękne jednostki z brzegu, zwiedzić pokłady, porozmawiać z załogami, dowiedzieć się, jak takie życie na jednostce wygląda. A takim, myślę, punktem kulminacyjnym już takim żeglarskim dzisiaj, koniecznym do zobaczenia, będzie parada jednostek, która o godzinie 16 tutaj się zaprezentuje, więc zapraszam serdecznie wszystkich obowiązkowo na oba brzegi Odry i na Wały Chrobrego i na Łasztownię. Będziemy mogli podziwiać paradę naszych gości, którzy przepłyną kilka okrążeń takich symbolicznych i zaprezentują się w całej okazałości mieszkańcom i turystom. Za naszymi plecami można zobaczyć obecnie Morgensterna, czyli jedną z takich najbardziej spektakularnych jednostek żarli 2023. Wcześniej widzieliśmy legendarny, zabytkowy lodołamacz Kuna, widzieliśmy generała Zaruskiego, którego zresztą wczoraj zwiedzaliśmy na portalu w Szczecinie.pl. Trochę tych gwiazd żeglarskich więc do Szczecina przypłynęło. Udało nam się przyciągnąć gości, bardzo się cieszymy właśnie chociaż głównie z tej obecności wspomnianego Morgenstera. To holenderski żaglowiec, który do nas zawitał i ma piękną, bogatą historię, piękny wygląd, piękną sylwetkę, więc zapraszam do zwiedzania tego pokładu. I nie tylko tego, bo pokłady wszystkich jednostek są udostępnione i myślę, że każda jednostka kryje za sobą ciekawą historię, więc zapraszam, korzystajmy z tego, bo już jutro takiego widoku nie będziemy mieć tutaj przy wałach. Właśnie internauci na portalu w Szczecinie.pl bardzo często nas pisali takie pytanie, czy są kolejki na żaglowce, czy są kolejki na żaglowce? Trochę czasami są, ale to nie jest tak, że się nie można na nie dostać. Nie, to nie jest tak, że nie wejdziemy. Czasem trzeba chwilkę poczekać. Rzeczywiście dzisiaj rano idąc tutaj na ten nasz rejs widziałam już właśnie kolejkę ustawiającą się pod ORP Iskrą, ORP Poznań, więc troszeczkę czasem trzeba poczekać, ale z reguły na wszystkie jednostki wejdziemy, te pokłady, które są udostępnione. I jeżeli tak informuję, to tak też się dzieje. Wyjątkami są godziny, bo my ogólnie mówimy, że można zwiedzać jednostki w godzinach od 11 do 19, ale część jednostek zastrzega sobie pewne zmiany, bo pamiętajmy, że mają też swoje obowiązki, mają też swoje rytuały, które muszą tutaj wykonać. I na przykład wczoraj ORP Iskra była na moment wyłączona ze zwiedzania, czy Baltic Beauty, ale później to wróciło do stanu rzeczywistego i mieszkańcy mogli dalej zwiedzać. Ale nasi widzowie teraz widzą na przykład, że tutaj na jednostkach za naszymi plecami już to zwiedzanie się odbywa i tutaj widzimy, że turystów zainteresowanych odwiedzeniem tych jednostek, mieszkańców miasta również, jest całkiem sporo. Orkiestry dęte będą. Oczywiście o godzinie 12 zapraszam na przemarsz orkiestr dętych na Łasztownię. Orkiestry wystartują spod napisu Szczecin, czyli z samego końca tego bulwaru na brzeże Starówka i będą szły w kierunku dźwigozaurów w barwnym i głośnym pochodzie. Piękny pochód, zapraszam, żebyśmy sobie obejrzeli, można nagrać, pokazać gdzieś tam później w rodzinie, wśród znajomych, jak pięknie jest w Szczecinie i jakie rzeczy fajne się odbywają, więc to o godzinie 12, o godzinie 16 parada jednostek. Jeszcze o godzinie 13 będziemy mieć na Wyspie Grodzkiej wręczenie nagród za odbywające się wczoraj na Jeziorze Dąbskim regaty o Puchar Prezydenta, a oprócz tego oczywiście wszystkie strefy aktywności i animacji i wypoczynku cały czas działają. Po południu ruszamy ze sceną szantową, która przy Wałach Chrobrego, przy pomniku Centaura jest ustawiona. Wieczorem zapraszamy na scenę główną, gdzie dzisiaj wystąpi Kamil Hussein i Julia Pietrucha, więc będzie fajnie, balladowo, akustycznie, takie myślę miłe zakończenie i dnia, i tego 3-dniowego żeglarskiego święta.
Nam nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was, szczególnie, że pogoda zapowiada się dzisiaj troszkę mniej gorąco niż w sobotę, aczkolwiek na tego typu wydarzeniach plenerowych narzeka się na deszcz, a nie narzeka się na słońce, a więc w sumie taka pogoda jak dzisiaj to chyba bierzemy w ciemno. Bierzemy w ciemno, pamiętajmy tylko o nakryciu głowy, pamiętajmy o odpowiednim nawadnianiu się. W naszych strefach sponsorskich ZWiK o to zadbał. Mamy też kurtyny wodne na terenie wydarzenia, zarówno przy strefie dziecięcej, jak i na łasztowni, więc nam upał jest niestraszny. Państwo pamiętajcie też o swoim bezpieczeństwie. Nakrycie głowy, krem z filtrem i bidon na kranówkę wystarczy. Zapraszamy. Teraz możecie się przekonać, że rzeczywiście Szczecin od strony wody wygląda absolutnie imponująco. Zarówno mówimy o wałach Chrobrego, jak i mówimy o łasztowni, gdzie za moment sobie na chwilkę podpłyniemy. I to chyba też jest taki przykład tego, że jak jest takie wydarzenie jak żagle, to warto się trochę postarać i na jakąś jednostkę dostać i kawałek chociaż przepłynąć, żeby zobaczyć zupełnie niestandardowe oblicze tej nadwodnej części naszego miasta. Zdecydowanie, no ten krajobraz troszkę się zmienia. Nawet w ciągu takiego tygodnia, gdy nie jest to święto żeglarskie, to warto się przepłynąć i zobaczyć ten Szczecin od strony wody, ale tak jak powiedziałeś przy okazji żagli, to jest to obowiązkowe, żeby zobaczyć te jednostki nie tylko z brzegu, ale także z wody i to, co przygotowaliśmy dla Państwa po obu stronach Odry. Odwiedzajcie więc Wały Chrobrego, odwiedzajcie jarmarki, odwiedzajcie Wesołe Miasteczko, odwiedzajcie Łasztownię, odwiedzajcie Starą Rzeźnię. Jest mnóstwo ciekawych miejsc, które zdecydowanie warto w niedzielę zobaczyć. Szczególnie, że ilość atrakcji w tym finałowym dniu żarli 2023 jest przynajmniej taka sama, a może nawet jeszcze delikatnie trochę większa, więc warto z tego wszystkiego skorzystać. A my na portalu w Szczecinie.pl będziemy Wam to relacjonować na bieżąco. Z Panią Celiną my się chyba jeszcze dzisiaj zobaczymy na podsumowaniu. Myślę, że na pewno będziemy się widzieć. Ja czekam na Państwa, żebyśmy się też spotkali tutaj albo właśnie na Łasztowni, czy też na Wałach Chrobrego. A my idziemy zaraz podglądać orkiestrę Dente.